czy ja jestem w ciąży, czy nie jestem w ciąży. Ja nie wiadomo, więc tak naprawdę. Możemy puścić werble, uwaga! Wreszcie przyszedł ten czas i wreszcie pojawił się ten filmik, na który na pewno długo czekaliście, bo non-stop pojawiały się pytania: kiedy filmik Kinga? Gdzie pracujesz? Dlaczego się przeprowadziliście? Gdzie się przeprowadziliście? Jak coś, to te odgłosy to jest pies, bo mija tutaj na dole, jest pod naszymi nogami. Więc w dzisiejszym filmiku wreszcie dowiecie się co i jak. Dowiecie się w końcu, czy jestem w ciąży, czy nie jestem, bo były takie spekulacje, przypuszczenia. W dzisiejszym filmiku podzielimy się z Wami w końcu tymi wszystkimi informacjami. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania, ale oczywiście wcześniej zostawcie łapkę w górę. Na dole jest czerwony przycisk, który koniecznie musicie kliknąć. Tak w ogóle nie powiedziałam. Cześć. 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 Mija, przywitaj się, chodź. Cześć. 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 Porobiłam sobie screeny, ponieważ prosiłam Was na swoim Instagramie, żebyście zadawali pytania, co chcecie tak najbardziej wiedzieć na temat naszej przeprowadzki. Okej, mam tutaj pytania, mniej więcej to wybiorę, co my tutaj mamy. Co z akwarium? Akwarium przeżyło w całości. Jeżeli widzieliście vloga, to mniej więcej wiecie, jak to wyglądało. Powiedz mniej więcej, jak to przewiozłeś. 40 litrów wody do baniaków, 10 litrów wody zostało w akwarium, w tym zostały wszystkie rybki, cała obsada. No i na to pokrywa, woda się nie wylała, wszystko przewiezione zostało jak należy. Dobra. Żadna rybka nie zdechła, wszystko żyje. Ciężej było się wyprowadzić do Wawy, czy przeprowadzić teraz? Przeprowadzić teraz. Też myślę, przeprowadzić teraz. Właśnie się zastanawiałam, co powiesz, bo to jest nie, bardzo... Nie, bo do Warszawy wyjeżdżaliśmy tak jakby ja osobno, ty później przyjechałaś. Było mniej rzeczy, bo to po kolei przywoziliśmy, jednym autem, drugim. Ty trochę przywiozłem, ja trochę przywiozłem, a teraz wszystko to było takie naraz. Tak wszystko trzeba było pozbierać i... Tak, ja w ogóle Warszawą byłam tak strasznie podekscytowana. Ja w ogóle tak marzyłam, żeby wreszcie uciec z tej wsi do większego miasta, jakby tak bardziej rozwinąć skrzydła, że byłam niesamowicie podekscytowana i cieszyłam się. Teraz było ciężko, bo przyzwyczailiśmy się, znaleźliśmy nowych znajomych. Bardzo ciężko było to zostawić, ale co, póki co jest fajnie, nie? Fajnie. Teraz już odnaleźliśmy się w nowym starym miejscu. Mamy teraz pytanie, które nie dotyczy przeprowadzki, ale było takie zadane, więc odpowiem. Czy nie chciałabyś, by twój chłopak zgolił brodę? Czy już się przyzwyczaiłaś do niej? Więc jeżeli ktoś mnie dłużej zna, to wie, że ja uwielbiam facetów z brodą. Wojtek kiedyś nie miał brody i nie wyglądał dobrze. Moim zdaniem Wojtkowi naprawdę niesamowicie pasuje broda i każdy mi mówi, że w ogóle Wojtek przy mnie wyładniał, przystojniał. Ty przy mnie też. Tak? Dziękuję. Nie? Przez tę brodę i nie chciałabym, żeby zgolił. Bardzo mu pasuje i bardzo mi się w tej brodzie podoba. Kolejne pytanie. Czy tęsknimy za Warszawą? Czy tęsknimy za Warszawą? Ja przynajmniej. A ta Wojtka nas rozprasza tą za tym. Dobra, Inga, skup się. Więc czy tęsknimy za Warszawą? Ja, jeżeli chodzi o mnie, to ja tęsknię za Warszawą, ale tutaj w miejscu, w którym aktualnie jesteśmy i zaraz Wam powiem, gdzie jesteśmy, czujemy się dobrze. A Warszawa to nie jest koniec świata i zawsze można tam wrócić. Nie? Teraz ty mów. Jeśli chodzi o tęsknotę za Warszawą, to nie, myślę, że... No się Wojtek jakoś tak jakoś nie, mniej, no. Jakoś tak bardzo nie. Ja może dlatego, że byłam bardzo zżyta z ludźmi z pracy, może dlatego tak też tęsknię. Ja też bardzo, ale no... Nie jest to znowu jakiś taki wielki okres czasu, gdzie człowiek się strasznie przyzwyczaił do... Tak, też. No ludzi, po prostu, czy do miejsca. Tak. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy już tutaj i nie wrócimy do Warszawy, ale cały czas nigdy mam myśl... Nie wiadomo. Ale cały czas w głowie mam taką myśl, że do Warszawy możemy w każdej chwili przyjechać. Jest jeszcze pytanie, co zrobiliśmy z rybkami, ale to już Wojtek powiedział. Rybki sobie na spokojnie siedzą w salonie i się bardzo dobrze czują chyba. Tak, one lubią salon. Tak, one lubią salon, dokładnie. Czy przeprowadziliśmy się na stałe? Tak. Przeprowadziliśmy się na stałe, chociaż nigdy nie wiadomo, co się w życiu potoczy. No, oczywiście, że tak. Aczkolwiek, no, wydaje nam się, że tak. Na chwilę obecną, no tak. Nie jest to temporary. Teraz przechodzimy już do tych trzech głównych pytań, które najczęściej były zadawane, czyli dlaczego się przeprowadziliśmy, gdzie się przeprowadziliśmy i gdzie pracujemy. W szczególności było pytanie, gdzie ja pracuję. Więc dlaczego się przeprowadziliśmy? Powiedz, może ty zacznij. No i powodów było mnóstwo. Już myśleliśmy o tym w ogóle wcześniej. To nie było tak, że nagle postanowiliśmy. Była taka decyzia podejmowana przez ostatnie, można powiedzieć, pół roku, czyli tak gdzieś od początku roku 2019. Wszystko się tak trochę poskładało ku temu właśnie, że się tu, gdzie jesteśmy, w tym miejscu wróciliśmy.
Był też taki na przykład, w ogóle mieliśmy takie przemyślenia, na przykład we wrześniu odszedł mój dziadek i bardzo było mi przykro z tego powodu. Dziadek za każdym razem, kiedy wracałam do rodziny, cieszył się, że może mnie zobaczyć, bardzo mocno mnie ściskał, zawsze przytulał, ogromnie się cieszył. I kiedy dziadek zmarł, to bardzo było mi przykro, że w tych ostatnich jego chwilach nie było mnie tutaj. Miałam też do siebie trochę takie wyrzuty, że tak siedzimy w tej Warszawie, nie? Dużo było powodów. Powody właśnie związane z pracą, związane z rodziną, z bliskością. Przede wszystkim myślę, że takim głównym powodem było to, że byliśmy daleko od rodziny, a jednak rodzina jest na pierwszym miejscu. I też tak jak ty to mówiłeś, że w Warszawie była tak naprawdę tylko pogoń za pieniądzem. Tak, tak, to przede wszystkim i... A są rzeczy ważniejsze, nie? Ceny nieruchomości, wszystkiego co Warszawę otacza, jeśli chodzi o pieniądz, to jednak jest dużo, dużo wyższe wydatki są. Tak, mówi się, że w Warszawie jest super, bo się dużo zarabia, ale też ale z drugiej tak strony... tak naprawdę tyle samo się wydaje ogromnie na mieszkanie, dużo się wydaje, czy... tak. Czy na kredyt, czy cokolwiek trzeba było na start mieć. I szczerze mówiąc, za dużo w Warszawie to się nie da zaoszczędzić, jeżeli chce się tak normalnie żyć i no wiecie, nie? Albo trzeba było szukać coraz lepszej posady i mieć coraz mniej czasu dla siebie. Znacie powód przeprowadzki, a teraz rozjaśnimy, czy w końcu ja jestem w ciąży, czy nie jestem w ciąży. Ja nie wiadomo tak naprawdę. Możemy puścić werble, uwaga! Nie jestem w ciąży. Muszę tego was zawieść. Nie jestem w ciąży. Muszę was zawieść. Poza tym widać było na vlogu, że piję szampana. To było ważne, to widziałam. To, że powiedziałam do swojego właśnie, było takie pytanie, to wam przeczytam w tym Q&A. Było takie coś. Na story z twoim tatą mówiłaś do niego dziadek, więc też tak myślę, że może jesteś w ciąży, więc do swojego taty powiedziałam dziadku tak po prostu, żartobliwie. A to, że akurat tak wyszło, że wy myśleliście, że jestem nie, w ciąży... Nie, słuchajcie, tak... to było specjalnie śmieszne. Zrobione. Nie. To tak wyszło, że powiedziałam do taty dziadku po prostu. Do taty Wojtka też czasem mówię dziadku i się nie obraża. Więc nie, moi drodzy, nie jestem w ciąży, a gdybym była w przyszłości, to myślę, że się z wami tym podzielimy, nie? Prędzej czy później. Teraz przechodzimy do kolejnego pytania, czyli... Gdzie się przeprowadziliśmy? Proszę. Jeżeli ktoś ogląda mnie długo, to... Na zdrowie! Jeżeli ktoś ogląda mnie długo, to widać po vlogach, gdzie się przeprowadziliśmy. Znacie te tereny, więc Wojtek, gdzie mieszkamy? W Nowojowej. Mieszkamy w Nowojowej. Są to okolice, są to okolice Nowego Sącza. Mieszkamy bardzo blisko rodziny, ja mam blisko do rodziców. Do rodziców Wojtka mamy jeszcze bliżej. Mieszkają za nami. Tak. Więc można sobie wpaść do teściów na kawkę w każdej chwili, nie? Tak, więc... To co, nie? Czy mieszkamy z rodzicami? Nie, nie mieszkamy. Mamy dwa osobne domy. Każdy mieszka osobno. My mamy w pakiecie babcię moją. Tak. Dostaliśmy dom w spadku z babcią. A w mieszkaniu z babcią dobre jest to, że się załapiemy czasami na jakiś dobry obiadek domowy. Bardziej pierożki. To na pranie i prasowanie. Pranie i prasowanie. I ostatnie z tych ważnych pytań, gdzie pracujemy, więc były też różne spekulacje, gdzie mogę pracować, dużo osób się domyśliło, poza tym też odkąd zaczęłam pracować w tym miejscu, to też dużo osób spotkałam, dużo znajomych, no nie da się ukryć tutaj w takich okolicach, to cały czas się trafia na różnych znajomych. Pracuję, moi drodzy, w Rossmanie. Ależ zaskoczenie, nie? Wiecie co, zostałam w Rossmanie, bo jakoś tak podoba mi się ta praca. Podoba mi się to, jak firma podchodzi do pracowników. Lubię, po prostu. Stwierdziłam, że zostanę w Rossmanie i czuję się tu dobrze. Jak długo będę pracować, to też nie wiem. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. No, ale spoko. To gdzie pracuję, to co? Pracuję w Nowym Sączu, a gdzie dokładnie, to wam nie powiem. To już jak ktoś mnie spotka, to fajnie. To będzie zaskoczenie. Ale nie powiem, gdzie dokładnie, w którym miejscu. No, to tak. Ja z kolei trochę zmieniłem specyfikę pracy. Będę pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie, która kompleksowo wyposaża dachy, akcesoria dachowe, wszystko związane z dachami. Wiecie... Nie chcę mówić konkretnie gdzie, ale nie jest to potrzebne. No dokładnie. Ważne, że mniej więcej wiecie i to wam musi wystarczyć.
No i cóż, doczekaliście się wreszcie tak, filmiku. Tak, jakby ktoś chciał gdzieś jakieś pokrycie dachowe, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Gdybyś to chciał doradztwa w sprawie kosmetyków. A, jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy. W Nowym Sączu niestety nie funkcjonuje coś takiego jak stanowisko doradcy klienta, więc jestem kasjerem. Więc jeżeli ktoś mnie zobaczy w Rossmanie, to w białym fartuszku. Też miło, za czarnym strojem tęsknię, tak mi... Czemu ty mnie gryziesz? Za czarnym strojem tęsknię, było mi bardzo dobrze w roli doradcy, ale... To, że mam biały fartuch, to nic nie znaczy. Dalej mogę doradzać, więc jeżeli ktoś jest chętny... Musiałaś oddać fartucha. Musiałam oddać. To bardziej jest trójka. Więc jeżeli ktoś chciałby doradztwa, to zapraszam. Wreszcie doczekaliście się filmiku. Wreszcie już nie musimy nic ukrywać. Już nie jest tak tajemniczo, już wszystko wiecie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie pisać na dole pod filmem w komentarzu. Szkoda, że możecie zobaczyć, co ona teraz robi. Liże mi łydki. To już tyle, moi drodzy, gorących informacji ze strony Kingi i Wojtka. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszamy do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę, a my widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia.